Witam serdecznie, jestem Bartul, zaczynamy zadanie główne, The Son of the Witch. Generalnie kierujemy się tutaj na północ, opuszczamy tą lokację i będziemy chyba rozpoczynać jakby kolejny wątek, gdzie dostaniemy dostęp do ostatniej części tej głównej mapy Overworld. Okej, tutaj mamy jeszcze małych przeciwników. Oto wyrzutnia całkiem jest niezła. Że kurczę, amunicja mi się skończyła niestety. Ale tutaj widzicie, trochę lutu wpadnie. Resistance. Jak nie trafię, to chyba nie jest to mi liczone, tak? Jak nie trafię czarem w przeciwnika, to chyba mi nie liczy, jak go wykorzystamy. Chyba, nie wiem. Ok, tutaj możemy wrócić. Dobra, jeden przeciwnik spadł. Wyszedł z powrotem. Nie, chyba jednak. No dobra. Tutaj w tej lokacji jeszcze wszystkiego żeśmy nie zabrali, ale to już jest mniejszy, to już jest inny temat. Sporo tutaj tych pobocznych zostawiłem. Co prawda cała mapa jeszcze nie jest odkryta i mam jeszcze do zdobycia dwa Lucky Dike, ale o tym was nie będę przynudzał. Generalnie tak mówię, kierujemy się dalej i rozpoczynamy kolejny obszar chyba na tej mapie Overworld. Poza tym mamy chyba tylko jedno zadanie poboczne dostępne. Godswell, aha, czekajcie, bo ja tutaj walczyłem z bossem, no tak. Tutaj walczyłem z bossem i tu żeśmy skończyli, tak. I tutaj właśnie też jest taki moment, gdzie możemy jakby tu niby wskoczyć. Tylko pytanie, czy to też będzie jakiś podest, który nas tam... skocznia, która nas wyniesie tam na górę, czy po prostu tam dostępu nie ma, bo kiedyś próbowałem tam wejść, ale no nic. To oczywiście posprzedajemy te graty. Może jakąś giwerę bym kupił. O, powiem wam szczerze, że za bardzo nie mam czym strzelać. Tu jakieś pierścionki są, speldamy 13%, a gdzie to są jakieś giwery? Nie ma giver? Nie ma splów? Tu coś jest. Ale to jest broń biała, snajperka, shotgun. Aj. Zielonych nie będę kupował. Dobra, tutaj walczyliśmy z bossem, naprawdę fajny pojedynek. Nie pamiętam numeru odcinka, ale naprawdę super, świetnie zrealizowana ta walka była. O, proszę. To jest fajne też, że możemy niszczyć jakby wazy, skrzynie. O, kilka fajnych przątów chyba wypadło. Zaraz to sprawdzimy. Mel damage, o to nie. To mamy gun damage. Tutaj mamy lightning power. To mamy gun damage 20%. 38 poziom. 29. 133. No zmieńmy sobie to, zobaczymy jak ta broń się sprawdza. O, może coś z tego będzie. Tutaj jest mapa, gdzie nie ma żadnych sekretów. Jest 100%, jak widzicie, więc nie warto tutaj eksplorować. Chyba że znajdziemy jakąś skrzynię. O, dobra. Begins to wonder, with the world torn in two, can balance ever be restored? Is it enough to defeat evil, or must it be destroyed entirely? O kurde. Shit. Ale wtopię. Amunicja by mi się przydała do wyrzutni rakiet. A tutaj coś jest? Szkoda czasu. Coraz więcej zdobywamy gotówki z tych sejfów, bo mamy coraz wyższy poziom. Nie wiem, jak zdobędziemy 40 poziom, czy to będzie maksymalny, czy nie. Pytam dlatego, że osiągnięcie jest, w którym musimy właśnie zdobyć 40 poziom. I to może być maksymalny poziom. Ło, ło, o, to może być dobre, to może być dobre.
Przerzućmy to, a jak to szczela. No, może to być ok. No i widzicie, wchodzimy do Overworld, czyli do tej mapy głównej. No i mamy nowy sek, ten. Dobra, tam nie będziemy wchodzić, bo tam byliśmy. Natomiast tutaj, wiecie, mamy dostęp do już do... A, to nie jest może ostatni obszar, bo tu musimy się kierować, więc nie będziemy chyba po tej mapie chodzić. Tylko się skupimy na zadaniu. Tu mamy Godswell 100%. Mamy dwie mapy na 100%. Widzicie, mamy questa, ale tego questa nie będę robił. Na razie myślę, że nie będziemy chodzić tutaj po tej mapie, wrócimy tutaj później. Mówię, trzeba się skupić na zadaniu po prostu. O, ho, ho. Karnakos Wall. Ale kurde, graficzka po prostu sperf. Petarda. Ja, kolejna duża lokacja. Tutaj widzę, mamy dwa side questy, nie, trzy aż. You come across a mysterious relic, and it is just given off super magic vibes. Oh, you know I want to touch that. Ale kurczę, graficzka tu jest świetna. Czekajcie, tu mamy mapę na dole. Ile mamy tych do zdobycia? 20. Marbla. Ej, to zamknięte. A wróć, tutaj mam coś aktywować. To defeat the Dragon Lord and save the entire realm from encroaching darkness. Great, we're going the same way. Look, I need to get my body back. If you help me, I'll give you a powerful tool against the Dragon Lord. Więc co, może odblokuje nam tutaj oto. A, bo to jest drugi pierścień. Wszystkie przymioty. Happened to my buddy Connor at a birthday party.
Broń, powiem wam, tam, tą, którą używamy w tym momencie, jest naprawdę fajna, bo tak, jest szybkościelna, ale to w sumie to może nie jest plus. Ale ma duży magazynek i całkiem niezłe obrażenie zadajemy. Tutaj, okej, to jest trochę wyżej. Chodź. Ej, czekajcie, bo nie zabrałem wszystkich przedmiotów, cholera. Ajajaj. Get westward body back. Westward body, tak, nie, co to jest, no, westward body. Wow. Kurwa, jak to wygląda, ja cię pierdzielę. Kapitalne to jest zrobione wszystko. No, giera po prostu, powiem wam, jest mega. Most nam naprawi, czy? Oh shit. O cholera. O kurwa. Że co znowu? Okej. Okay. No to jeszcze mamy punkty do rozdysponowania. Companion half to nie. Action scroll down rate 4%. Ability damage, magazine size, o. Magazyn, jak to się mi przyda. I życie weźmiemy znowu. Troszkę w życie trzeba zainwestować punktu, bo mamy mało i szybko giniemy. O, i widzicie? Powiększono się magazynek, mamy 72 naboje. Questów pobocznych nie ruszamy, tu widzę przejście jest, które nas nie interesuje na razie. Pięknie to wszystko zrobione, powiem wam naprawdę. Super. Ups, 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 ups. A, więc jak nie trafię, to tak, to nie jest liczone to. Jako wykorzystane. To w sumie fajnie, fajnie jest to zrobione. Super, super to jest zrobione w takim razie. Nie trafiamy, nie tracimy amunicji. To znaczy czaru, no.
Czekaj, jeszcze się rozejrzymy to może. Latające stwory ciężko trafić czarem, taki, który się nie naprowadza jeszcze. Sprawię tą drugą broń. Dobrze, to nie spadło wszystko gdzieś tam na ziemię. No, słabe tak obrażenie dodajemy tym. Coś tu muszę zrobić. Legendarny przedmiot. Bombardier. Zobaczmy to. To nie jest naszej klasy postaci, bo to jest bombardier. I zwróćcie uwagę, że te umiejętności, które są tutaj wyszczególnione, w ogóle nas nie dotyczą. No, lepsza zbroja, no co tu dużo gadać. Tutaj mamy też coś już, ale to jest... O, czekaj, tego nie używam. Aha, bo to też nie dla naszej klasy postaci jest, no tak. Jeden i drugi pancerz nie dla naszej klasy postaci, szkoda. Chociaż czekajcie, to jest? O, wróć, to jest. Gun damage, czekajcie, bo to jest dla nas. 6 na 5 i 2 na, tutaj mam jakieś, nie wiem co to jest, lupa z jakąś ogniem? Moment, bo to mamy to. Ale tego tutaj nie ma, tej lupy. Tylko dwa skille są jakby aktywowane. A tutaj mamy co? Berserker Power, Clawbinger Power. Spellshot Power. O 6 na 5 i tutaj, dobra, załóżmy to w sumie. Tutaj będę miał 6 na 5, czyli 24 i 30. I tutaj nam się zwiększyło chyba to, ale to nie mam aktywowanego jeszcze. No dobra, niech to będzie. Będziemy większe zadawać obrażenia od tej broni palnej. Kurde, projekty tych lokacji, grafika naprawdę jest kapitalna.
patrzę, czy tutaj gdzieś nie ma tych kul. Dobra. Patrzcie, tu mamy poziomów. Ja cię pierdzielę. O kuźwa. Ło, patrzcie, żeśmy przeszli kawałeczek. To dopiero, nie wiem, 10-15% mapy, żeśmy zbadali. Shit. O matko. Grillek. O, to można na dół zejść. Chyba tam zaraz zjedziemy tą windą. A, czekajcie, to jest zamknięte, tak? O, widzicie, trochę lipa. Nie wiem, czym to możemy zniszczyć. Być może w późniejszym etapie gry coś się tutaj ogarnie. O, to jest zamknięte też. Nie wiem, czy jak sobie zjeżdża, czy... O, proszę. Dobra, aktywujmy tą. O, kurczę, a to ci dopiero. No, dobrze... To było dobrze skryte, przyznam szczerze. A, widzicie co, bo to zabierze nas na górę. To może byśmy sobie zbadali ten dół w takim razie. Czy nie będziemy tego robić? W sumie to nie ma sensu za bardzo, bo patrzcie co tu się dzieje. Ewentualnie możemy tutaj tylko... Albo nie, bo czasu nie ma, widzicie co? Dobra, róbmy zadanie. Nie będziemy ganiać po całej mapie, bo za chwilę nam się skończy czas.
oficjalna lokacja. To jest bariera, nie puści nas. Mining equipment. What is the Dragon Lord doing here? Oh, you probably leave those crystals around. Quartz naturally absorbs soul energy. Even sucks it right out of the ground. The Dragon Lord's been using his arms to mine it out, but then he ordered me to start turning living people into undead workers. Man, I refused. And now look at me. I mean, okay, it sounds bad when he says it, but the guy's body is crazy full of power. He wasn't even using it. You snooze, you get your soul ripped out of your body and thrown in the ocean, as the thing goes. Electricity! Another foe found by the fungus! Co to jest? Kurde, o! Nice. Oj, tutaj coś może być. Schowane. A nie mówię. A nie mówię. Lucky you. Da się na ekwipunek zapełni. No jeszcze trochę. Chociaż tyle, że ślad zostaje po tym. Okej, tu pusto, czysto. O, to mamy kolejną kulę. Kurde. No ładnie. O kurde. Ja cię pierdziu. Dobra. No, udało się mi wyskoczyć. O kurde, tutaj też coś jest. Tu też jest zamknięty, widzicie, znowu. Czy tutaj... A, tu byliśmy na górze, dobra. A tu? Wszystko zrobione? Wszystko. Acquire powerful relic. Przydałby się ten. O, tutaj mamy coś. O.
automat by się przydał do sprzedaży. Bo chyba mamy full. 51 na 57. Nie wiem szczerze, czy to nie jest lepsze, ten pancerz, który mieliśmy wcześniej założony. To mamy gun damage plus 12,7%. Przecież kurde, jak ja tu patrzyłem na to, o matko. To ability critical hit chance, melee damage, ability damage. Tu mamy movement speed 10% i companion damage 12,7%. Kurczę, po co ja to założyłem? Też ciężko tutaj zauważyć, czy te obrażenia są większe, czy nie. Cztery przedmioty z jednego przeciwnika. Świetna ta lokacja, naprawdę. Zresztą generalnie wszystkie te lokacje są super. To zamknięte. O! Skocznia też zamknięta. Checkpoint. No właśnie. To jest parę chest. Wow. 7000. Czekajcie, czy ja tam doskoczę? Doskoczę na szczęście, dobra. Aha. A co to jest za przejście? Teraz chyba zadajmy większe obrażenia niż wcześniej. Kompanią zadaje większe obrażenia. Arenę z obliskiem do walki. Ciekawe, czy tam ta się winda będzie przez. O. Positively noxious! Huh?
sporo przedmiotów wypada, niestety nie mam już miejsca. Dobra, mam jakiś tutaj skrót chyba, tak? Czy co to jest? Tak, to jest chyba skrót na drugą stronę. Tylko czekajcie, bo tutaj chyba nie byłem w ogóle. Ale już nie będziemy tam wchodzić. Tylko chcę się skupić na zadaniu. Co to te przedmioty? Aha, możemy coś ewentualnie użyć? Nie. O, to akurat nie chyba możemy użyć to. A widzicie, 11 tysięcy ubrania kosztują. Także lepiej ubrania podnosić niż broń. A, czekajcie, bo ja muszę iść tutaj chyba, tak? Ej, gdzie ja poszedłem? Widzimy, ta gra każe iść, ale chyba dobrze idziemy. Ha. Kurczę, to idealne miejsce na skrytkę, ale nic nie było. Skoczyć. Aha, to chyba górą trzeba. Chyba to jest zamknięte w tym momencie. Nie wiem, czy my dobrze idziemy w ogóle. A, cofam się jakby, okej. Okay. A, to tutaj. Nie. Ej, czekajcie, nie mówcie, że ja źle polazłem. Ej, czemu nie ma zaznaczonego tego? Jaki shit. Czy cała nasza droga była na marne tutaj? Patrzę na kompas i ten kompas mnie kieruje w ogóle... O, żeż mordę. Ale nie ma nigdzie z tego punktu. Ja pierdzielę, no nie wiem, to coś nie tak jest. Przenieśmy się tutaj. Ej, nie mówcie, że wszystko na marne, cała droga. Ja pierdolę, no nie wierzę. No tu się cofam. Przecież. Ej, co jest kuźwa grane z tą misją?
No, holender. Ja pierdziu, coś źle zrobiłem chyba, to się mi się wydaje. Czekajcie, bo tu się jakby... No idziemy tu, idziemy tu. Okej. Ej, no coś jest kuźwa nie tak. A tu jest kurde coś. Ale to na górze. Okej, czyli dobrze chyba szedłem. Tu, czyli tu musimy wejść, na górę. Czyli dobrze, tutaj, okej, na ten podest. Ja pierdziu, ale się zakręciłem, ale powiem wam, to takie trochę nieczytelne jest. No, teraz tutaj. Czyli musimy przejść tu. Dobrze, szedłem chyba jednak. Nie zauważyłem tego tutaj podestu. Tu, tu i teraz tu, dobra. Ja pierdziu. Okej, ja pierdziu, straciłem czasu. So none of the relics are good enough? None of the relics you can see. Wink. Did you mean to say wink? Yes, that was for newbie's benefit. Atina does her own close catch. Serves you right. Grotesque, but effective. Miejsca jeszcze tu nie mam. Nie mamy od dawna. Nie wiem, czy czasem je wrócić się. Oh, no.
Wow, 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 wow. Gdzie mnie to przeniesie? Gdzieś tam. O cholera. Wow, wow. Dobra, chyba będę musiał tutaj się z nami rozstać zaraz. Najgorsze to, że kurczę wszystkie te sprzęty, które leżały na ziemi, to już tam chyba zostaną. Aha, czy to nas przeniesie na górę, jak wejdziemy na to? Dobra. Dobra, gra się zapisała. My sobie tutaj skończymy. Tego zadania już nie będę kontynuował. No bo powiem wam, że mapę odkryliśmy bardzo mały procent. A może być jeszcze drugie tyle przed nami, więc po prostu tutaj sobie skończymy, bo nie mamy czasu. Ewentualnie jeszcze możemy wbić skille jakieś. Tutaj to może by było wbić, ale tak. Fire rate 4% per stack. Movement speed, duration, max stack. Co to jest? Aha, movement speed and fire rate is increased for a duration. This effect can stack, czyli... okej. Okay. Wily Fight Maker is in Save Your Soul. Aha. To jest fajne, bo kiedy giniemy, zadajemy o większe o 10%, nie, o 15% obrażenia. Chyba, że zwiększymy magazynek. Ammo Regeneration. Aha, regeneruje się nam tu amunicja sama. O kurde, ej, rzeczywiście? 44,852. Nie, to się na nic się nam nie regeneruje. Takie oszustwo. Chociaż nie, to jest 1% per second, 1%, no ale to... Dziwne. Dobra, weźmy to. No i oczywiście wbijemy sobie tu życie. No 48 mam. Aha, bo to jest maksymalne. Czekajcie, ale tak, o teraz. A, widzicie, 44, 45, 46. Ej, to kurczę, super to jest. No, ej, fajny skill. Fajny skill. Dobra, ludziska, kończymy ten odcinek. Dokończymy oczywiście to zadanie w następnym materiale. Dzięki za oglądanie. Cześć.